5 lat siejemy jęczmień o zimy, no i przez 5 lat poniżej 10 ton nie schodzimy średnio z gospodarstwa, a były takie lata, to i około 12. Solidna dawka wiedzy. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Komarno, gdzie jest posiana odmiana Syngenty jęczmienia hybrydowego Dakota. Dlaczego się skłoniłeś właśnie do tej odmiany? To tak jak widać po roślinach, rośliny są bardzo dobrze odżywione. Długi system korzeniowy, żeby w razie suszy ta roślina miała zasoby wody. I termin siewu tutaj był około 16 września. Było wysiane około 1,8 jednostki siewnej na hektar. Odmiana Dakota ma najgrubsze ziarno. Przekłada się na masę hektolitra, na masę tysiące ziaren. W tamtym roku mieliśmy po raz pierwszy odmianę Dakota, no i przebiła wszystkie odmiany swoim klonowaniem. W tym roku prawie 80% jęczmienia zimnego jest odmiana Dakota. Wyrwaliśmy sobie jedną roślinę, tak jak Państwo widzicie, bardzo długi system korzeniowy. Jęczmień bardzo dobrze się rozkrzewił. 8 produkcyjnych, wiadomo, są tu mniejsze rozgałęzienia, które zostaną zrzucone. Tutaj uprawa jest na klasie gleby 4B. Dzisiaj również do nas zaprosiliśmy kolegę z działu chemicznego, który pomoże nam dobrać chemię na pierwszy zabieg T1. Kamilu, to proponujesz na T1? Zalecałbym tutaj zastosowanie turbopaku plus Unix. Dlaczego? Mamy w turbopaku morfolinę, która nam zniszczy zarodniki mączniaka. Dodatkowo Unix to są substancje, zarówno morfolina, jak i cyprodyny, które działają w niższych temperaturach. Dzięki temu będziemy mogli zabieg wykonać na czas, co pozwoli nam rozłożyć pracę w gospodarstwie. Każdego dnia wyruszamy na pola w całej Polsce. Pokazujemy aktualny stan plantacji upraw i omawiamy przeprowadzone oraz planowane zabiegi. Niecodzienne sytuacje. Po zasiewie przyszła potężna ulewa. Wywiady z agroliderami. Takie jest moje zdanie. Solidna dawka wiedzy. Prosto z pola.